Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Opowiem dzisiaj o książce, którą wydaliśmy już jakiś czas temu, ale której trzeba koniecznie wspomnieć. Proszę Państwa, jest to krytyczne studium o śmierci króla Stefana Batorego. Króla Stefana Batorego Wielkiego, jak napisał autor Herman Zdzisław Scheuring, polski lekarz mieszkający w Londynie. Ta książka budziła sporo kontrowersji na emigracji, bo postawiła bardzo ostro taką kwestię dotyczącą śmierci króla, że król został po prostu otruty. Tak? Ja wiem, jak to jest, proszę Państwa, z tymi zgonami władców i w Polsce my jesteśmy utrzymywani w takim przekonaniu, że albo to jest w ogóle nieinteresujące, jak który król umarł i dlaczego, bo to jest nieciekawe. O wiele ciekawsze jest, jakie miał guziki u przy stroju koronacyjnym, prawda? Tym się zajmuje prawdziwy historyk, a to, czy został otruty, czy umarł na niewydolność nerw, to jest sprawa trywialna. I tym się ekscytują ludzie niepoważni. Taki jest trend. A drugi trend to jest właśnie taki, żeby taki, bym powiedział, sielankowy, żeby wmawiać dziecko w brzuch, że w Polsce nie było królobójców, tak? Że królowie nie byli zabijani. No więc wszyscy królowie byli zabijani, a ich funkcja i miejsce, które zajmowali, było obłożone potwornym ryzykiem. Czy oni sobie z tego zdawali sprawę? To jest ciekawa rzecz i domagałaby się ona jakiegoś studium psychologicznego, odrębnego, którą powinien przeprowadzić jakiś poważny historyk. Tylko skąd takiego wziąć? To jest takie pytanie moje na początek. Skąd wziąć poważnego historyka? Ponieważ to jest w zasadzie niemożliwe. Ten rodzaj popularyzacji, bo tak to trzeba nazwać, ja nie lubię słowa popularyzacja i go unikam, ale niech będzie, który tutaj mamy, proszę Państwa, to jest moim zdaniem wzór niedościgły. Autor jest amatorem, dlatego mówię popularyzacja, jest lekarzem z wykształcenia i na medycynie się zna, więc przywołując opinie innych lekarzy, także takich, którzy oszukiwali trochę, a zajmowali się Stefanem Batorym, udowadnia, że niemożliwe jest, żeby król zmarł śmiercią naturalną w tak szybkim tempie, tak? W ciągu 3 dni, tak? Z człowieka całkowicie zdrowego zamienił się w nieboszczyka bez wyraźnych przyczyn, a potem jeszcze sfałszowano protokół sekcji, której prawdopodobnie w ogóle nie wykonano, a jeżeli wykonano, to nie w takich, jakby to powiedzieć, zamiarach, jak deklarowane, i z protokół sekcji rzekomo wykazał, że wszystko w środku było czyste. Proszę Państwa, król Stefan Batory był politycznym wizjonerem. Król Stefan Batory był człowiekiem, który miał zrealizować wielki plan papieża dotyczący unieważnienia politycznego Moskwy i podboju Turcji, to co za tym idzie, uwolnienia Węgier spod wpływu tureckiego, a jeśli uwolnienia Węgier, to zmarginalizowania cesarstwa, tak? A jeśli zmarginalizowania cesarstwa, to oparciu, to wzmocnieniu Watykanu poprzez Królestwa Wschodnie, czyli Węgry i Polskę. To się, proszę Państwa, nie mogło podobać nikomu. To jest jasne. To się nie mogło podobać Niemcom, to się nie mogło podobać Anglikom, którzy cały czas czynni byli w Moskwie, bo kompania moskiewska działała w najlepsze. To się nie mogło podobać Turkom rzeczywiście i wszyscy byli zainteresowani tym, żeby król Stefan umarł. Nie wiem, jak w tamtych czasach, ani Gustaw Herman, Zdzisław Scheuring też tego nie wie, jak wyglądała kwestia ochrony życia władcy, tak? Kto się tym zajmował? Pokojowcy zapewne, prawda? Król Stefan miał swojego ochroniarza, swojego bodyguarda, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Był nim taki węgierski żołnierz, Kacper Bekiers. Mówiłem już po tym, z bardzo ciekawym herbem, gdzie jest gwiazda, sześcioramienna gwiazda Dawida w tym herbie. Kacper Bekiers umarł i król pozostał bez ochrony. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie o popularyzacji, o tym, jak wygląda dostęp do informacji w takim szerokim spektrum zainteresowań. Wiadomo, że wszyscy są zainteresowani historią, te zainteresowania się rozbudza i one będą dalej rozbudzane, dlatego że z czegoś kanały telewizyjne, producenci filmów, aktorzy, cała ta machina rozrywkowa musi żyć. A niestety nie da się tego wszystkiego zamienić w pornografię, jak się komuś wydaje.
wydaje, tak? Czy też w pornografię w kostiumach. To jest niewykonalne, bo to jest droga ku katastrofie, bankructwu i w ogóle unieważnieniu. No więc historia będzie promowana. Teraz pytanie, w jakich formatach? No wiadomo, jak to wygląda w Polsce, proszę Państwa, i to jest absolutnie coś najgorszego, tak? Znaczy, ludzie, którzy wyglądają, to kiedyś ja nie mam może szczególnego serca i sympatii do Leopolda Tyrmanda, ale zdarzyło mu się kilka takich fraz, które są warte zapamiętania. Nigdy nie zapomnę, ponieważ ta polska popularyzacja historii to głównie, powiem oględnie, przez Alkowę, tak? I pamiętam, że Tyrmand napisał jakąś obrazoburczą książkę, czy nie był to gorzki smak czekolady, Lucullus, i pamiętam, że został na forum partyjnych literatów ostro skrytykowany przez Warzyka i jeszcze jakąś panią. Na co Tyrmand odpowiedział zdaniem prostym: ludzie w wieku przydrożnych kamieni nie będą mi mówić, czym jest spółkowanie. To jest ciekawa fraza, ona może nie pasuje do naszych tutaj treści, którymi się zabawiamy, ale proszę Państwa, no jak widzę tych wszystkich popularyzatorów historii przez Alkowę, to bym powiedział to samo, tylko jeszcze bym dodał: ludzie w wieku i o wyglądzie przydrożnych kamień nie będą mi mówić i tak dalej. No ale no niestety musimy się z tym mierzyć codziennie. Widzimy te wszystkie przerażające erupcje talentu popularyzatorskiego, z którymi człowiek się no, styka i nie wiadomo, co z tym zrobić. No więc, proszę Państwa, to jest coś dokładnie odwrotnego. To jest coś dokładnie odwrotnego. Tutaj mamy fachowca, człowieka bardzo serio, męża jednej żony, katolika, który no, ma swoje obsesje, jak każdy autor, który był zaprzyjaźniony z Jędrzejem Giertychem, zgarnia bardzo grubo, jeżeli idzie o to śledztwo w sprawie śmierci króla Stefana. To znaczy są i różokrzyżowcy, i Arianie, Jan Amos Komeński. Wszystko o czym wiemy, co było przed śmiercią króla Stefana i grubo po jego śmierci, ponieważ to jest taka właśnie panorama, a ta śmierć jest centralnym punktem rozważań Hermana Zdzisława Scheuringa. Proszę Państwa, nie sposób przekonać ludzi, że naprawdę to, czy ktoś chorował na chorobę weneryczną, czy na jakąś inną chorobę, to jest oczywiście w jakiś tam sposób interesujący, ale w kontekstach politycznych i gospodarczych jest tak naprawdę nieciekawe, dlatego że no, wszystkie ciekawe rzeczy są na zewnątrz, tak? Znaczy w mojej ocenie, być może ktoś uważa inaczej, uważa, że jego jakieś tam przemyślenia, czy też przemyślenia jego kolegi albo kogoś z jego otoczenia są ciekawsze niż to, co dzieje się na zewnątrz. No ja niestety mam taką konstrukcję psychiczną, że wolę to drugie, tak? Ciekawe rzeczy są na zewnątrz i z tymi rzeczami ciekawymi, które są na zewnątrz Polski, bo to o tym trzeba powiedzieć, mierzy się Herman Zdzisław Scheuring. To znaczy Herman Zdzisław Scheuring jest tym autorem i zalicza się do tej kategorii nielicznej autorów, którzy nie marginalizują Polski jako organizmu położonego na peryferiach świata. Zarówno polscy władcy, jak i polska polityka, jak i wszystko, co się dzieje w Polsce, jest tak samo ważne, jak to, co się dzieje w Anglii, Francji. Dla nas jest oczywiście o wiele ważniejsze, no bo to jest nasze podwórko i my musimy tego podwórka pilnować. To idzie w poprzek takiemu trendowi, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić, lansowanemu przez wiele dekad, że to, co się dzieje w Polsce, jest nieważne w porównaniu z tym, co się działo i wydarzyło w Europie Zachodniej. To są oczywiście głupstwa. Jest całkowicie inaczej. Proszę Państwa, to jest drugie wydanie tej książki. Trzeciego chyba nie będzie, bo ja już tego nie dźwignę. Zainteresowanie tą sprawą kogoś, kto by podjął w ogóle dyskusję o tym, to jest w zasadzie niemożliwe, więc ja mogę tutaj przemawiać do Państwa, czyli po prostu mówić jak dziad do obrazu. Nikt tego nie podniesie, dlatego że tak jak powiedziałem, popularyzacja w Polsce dotyczy historii, dotyczy tego, kto miał syfilis, kto miał kochankę, kto miał jakieś inne problemy zdrowotno-alkoholowe i tyle w zasadzie, tak? I tyle w zasadzie. I kto był bardziej malowniczą postacią, malowniczą w sensie towarzyskim. No więc tutaj tego nie znajdziemy, na szczęście, natomiast znajdziemy całe mnóstwo
odniesień do tekstów, które ze śmiercią króla Stefana Batorego Wielkiego się mierzyły, polemizowały. Znajdziemy całą masę tropów i wskazań dotyczących fałszów i przekłamań w tej historii. I z kolei my z tym wszystkim musimy się zmierzyć, proszę Państwa, i jakoś te sprawy ocenić. I też, proszę Państwa, aż się chcę powiedzieć, że no, tak naprawdę trzeba by było to wszystko napisać od nowa. Trzeba by było jakiegoś nowego Sienkiewicza, który być może nie z taką, z takim, jakby to powiedzieć, napięciem emocjonalnym i nie w tak, no nieraz infantylnych, sorry Henryk, rejestrach, tę całą historię nam poda, ale z podobną dynamiką. Czy ktoś taki się znajdzie? No mam nadzieję, że kiedyś tak. Mam nadzieję, że kiedyś tak. A być może odbiorcy zmienią się na tyle, że nie będzie to potrzebne i w ogóle zarówno historia Polski, jak i cała historia przestanie mieć jakieś znaczenie. A my jesteśmy ostatnią grupą, która się jeszcze tym bawi, cieszy i czerpie z tego jakieś satysfakcje. Może to tak właśnie będzie. Nie wiem, proszę Państwa. Wydaliśmy tę książkę. Bardzo piękna okładka, bardzo symboliczna, której, jak widzę, tłumaczyć nie, jak rozumiem, tłumaczyć nie trzeba. Te sztylety skierowane w głowę króla to opatrzone są etykietkami wszystkich organizacji, które były zainteresowane śmiercią króla Stefana. Państwo sobie je odczytacie. I oczywiście, proszę Państwa, dla mnie szalenie istotna rzecz, czyli relacje króla Stefana z Kompanią Moskiewską i z Kompanią Wschodnią, tak? No bo wiadomo, że wojny z Moskwą musiały wywołać reakcję Londynu i ta reakcja była prosta, tak? To była oferta zmonopolizowania handlu w Polsce. Oddamy Moskwę, ustąpimy z Moskwy, jeżeli dacie nam monopol na wszystko. Taka była oferta Londynu wobec króla Stefana, taka była oferta, którą przywiózł John Dee do Polski. Taka była oferta kupców rezydujących w Elblągu, reprezentujących koronę brytyjską. Król Stefan odrzucił tę propozycję i 2 lata później już nie żył. Przekonanie, wrócę do tej popularyzacji, przekonanie kogokolwiek, że o tym wszystkim można opowiadać ciekawiej, że to ludzi zainteresuje, jest ponad ludzkie siły. Ja tego nie zrobię, bo mam za małe możliwości, a ludzie, którzy mają te możliwości, nie wyjdą nigdy poza schemat, syfilityczny. Nigdy tego nie zrobią. Tak niestety jest. Więc proszę Państwa, zachęcam do kupowania tej książki, póki ona jeszcze jest. I zachęcam do dyskusji na ten temat, bo bardzo by się przydała taka dyskusja w szkole nawigatorów. Być może kiedyś, jeżeli uda nam się reaktywować albo nie dopuścić do upadku kwartalnika, to trzeba będzie poświęcić cały kwartalnik królowi Stefanowi i okolicznościom jego śmierci, tak myślę. Ale jak to będzie, proszę Państwa, tego dzisiaj stwierdzić niepodobna. Bardzo Państwu dziękuję. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.